Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek. Słuchajcie, czas na kolejny odcinek z gry Far Cry 4. Słuchajcie, powiem wam tak, ja tutaj, jak sami zresztą widzicie, troszeczkę rzeczy podkrywałem, a właściwie kupiłem. Zakupiłem, słuchajcie, sobie mapy, które, jak widzicie, odblokowywują mi dosyć dużą tutaj część Kyrat. Jak widzicie, mam zaznaczone wszystkie skrzynie z łupem, wszystkie maski i tak dalej. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że tak, głupie myślenie, że to mi odblokuje mapę na zasadzie, że będę widzieć, po czym się skapłowałem, że przecież muszę odkrywać wieżę, dopiero wtedy będę mógł sobie tutaj wszystko zobaczyć. Jeżeli chodzi o umiejętności, znowu mi się to nie zapisało, nie wiem dlaczego zupełnie tak to działa, ale jeżeli nie wykonam żadnej misji, nie mogę zapisać gry pod względem, na przykład dodałem sobie umiejętność, ta umiejętność mi się stworzyła. Podobnie bardzo jest z przedmiotami, dopiero gdy albo wykonam jakieś zadanie karmiczne na przykład, które polega na obronie tubylców, ewentualnie jakąś pomniejszą misję, dopiero wtedy gra mi się zapisuje tak na poważnie, że nie muszę zbierać różnych rzeczy. Nie wiem, co jest z nachurami. Nachury, jak sami widzicie, powinny być na mapie w tym miejscu, natomiast te zwierzęcia nie występują w tym miejscu. Nie wiem, gdzie je szukać, ale to spokojnie sobie ogarniemy. Jeżeli chodzi o umiejętności, ja, słuchajcie, będę szedł w słonia, dlatego też i pójdziemy, słuchajcie, sobie... Chociaż nie, tu jeszcze coś miało być... niekoniecznie to. Czekajcie, którąś umiejętność miałem zrobić? Na pewno nie żniwiarz, bo potek w sumie jeszcze nie mam odblokowanych. Ale pójdźmy w sobie w ulepszoną miksturę leczniczą. W wytwarzaniu przedmiotów, jak widzicie, mam olstro na broń. Mam już trzy bronie, czyli broń boczną, podstawową i łuk. Portfel, właśnie, skóra makaka brodatego. Makaki brodate, słuchajcie, występują gdzieś w tym miejscu, właściwie w którym jestem chyba. Ale mniejsza z tym. Wiecie co? Właściwie zapomniałem zrobić jeszcze jedną rzecz. Sorry, musimy udać się... Aha, tryb szybkiej podróży jest w chwili obecnej niedostępny. Ech, no to trudno. Darujmy to sobie. Słuchajcie, ja też stwierdziłem, że głęboko w dupce mam nagrywanie Far Cry'a w 60 FPS-ach. Stwierdziłem, że wrzucę wam to w najwyższej możliwej jakości, jaka jest. W 30 FPS-ach, bo no niestety, czekajcie, miałem zmienić na Ultra. Na Nvidia niestety nie mam wam co dawać, bo w przypadku Nvidia to po prostu jest jakiś dramat. Tam nie wiem, co oni tam naćkali, ale jest tyle elementów powrzucanych, że to po prostu jest jedna wielka tragedia. Dobra, tutaj mamy jakichś przeciwników. Ja sobie pozwólcie, że ich mniej więcej wszystkich zaznaczę, tylko że ja bym chciał od innej strony pójść. Ewentualnie może skitrajmy się tutaj. To jest w ogóle słoń. A, zniszcz klatki, aby uwolnić schwytane zwierzęta i odciągnąć uwagę wrogów. Okej, czyli musimy zniszczyć klatkę słonia, właściwie chyba raczej ją otworzyć, tylko pytanie brzmi jak? Tutaj widzę, że możemy się dostać. To jest jakaś kłódka? Ja mogę w tą kłódkę uderzyć? Może łukiem spróbujmy. Nie mam niestety żadnego lepszego celownika w łuku. O, czekajcie, tu jeszcze jakiś do nas czy typek. Zaznaczajmy ich jak najwięcej tylko możemy. Wiecie co, ja tutaj widzę tą kłódkę, ale... Jakby ją tutaj może spróbujmy podejść nieco bliżej. Może mi się uda ją jakoś zestrzelić. Mam dziwne wrażenie, że mogę mieć problem. Czekajcie, spróbuję rzucić kamieniem tutaj. Nie wiem, czy oni odejdą. Nie wiem, co się stało. Czy oni uruchomili właśnie alarm, czy coś w tym stylu? Chyba nie. On sobie gdzieś tutaj odszedł. Słoniu! Holender ciężki, przesuń się! Słoniu, bo oberwiesz, a ja tego nie chcę. Chcę, żebyś mi pomógł. Kurde, boję się, że mogę trafić w tego słonia, no. Ja bym chciał bardziej, żeby słoń mi...
pomógł, aniżeli... O, teraz. W ogóle tam się... Aha, ogień. Spróbujmy to... Jest. Dobra. Otworzone, więc słoń, mam nadzieję, wielką nadzieję, że nam pomoże, ale nie zabijacie tego słonia. Co wy robicie? Dobrze, słuchajcie, słoń wypuszczony. Widzę, że tutaj niezłą rozpierduchę nawet robi w miarę. Nie wiem, czy widzieliście, co on mu zrobił. Troszkę latają. Mam tylko nadzieję, że tego słonia tak szybko nie... Wow! Słoniku, za tobą jeszcze jest jeden. Weź sobie go tam... Tak, dziabnij go. Ślicznie. Co się stało? Bazarka... O! Udało nam się! Osiągnięcie odlokowane, stąpaj ostrożnie. Ej, super patent. Bardzo mi się to podoba. Jak pamiętacie, w Far Cry'u Trójce też była podobna sytuacja, z tym, że tam polegało to na tym, że były najprawdopodobniej wilki, chyba wilki były wypuszczane i tygrysy. A tutaj dali nam jeszcze słonia. I promised my mom I'd bring her ashes there. It was her dying wish. Think about it, Ajay. Your mother knew exactly what would happen once you showed up here in Kirat. The son of Mohan Kale returning to the war-torn land of his birth. Ishwari was a smart woman. You being here and helping our cause is no accident. Stand with us, Ajay. Join the Golden Path, and I promise you, you will fulfill your mother's dying wish. Whether it was to spread her ashes at Lakshmana, or to accomplish something greater. Tak na dobrą sprawę, tutaj możemy się już domyśleć, czym było. They did. Their goal was to free Kirat from Pagan's regime. Now you have a chance to help us finish the work they started. Just... Think about it, Ajay. Ogólnie nie wiem też, czy pamiętacie, ale mi ta na początku była przeciwna i miała wąty do tego, że jak on miał salam, salam chyba. O, osiągnięcie odblokowano, witaj w Kiracie. Dobrze, słuchajcie, mamy nową umiejętność, zdobyliśmy aż dwa poziomy, świetnie się składa. Teraz tak, miłośnik, o, operacja zakończona, witaj w Kiracie, świetnie. Teraz tak, mamy to troszeczkę dużo tych punktów tutaj do rozdania, to wiecie co proponuję, tak. Narzędzia naprawczego. Zależy przedmioty kolekcjonerskie, możliwe znaczenie punktu orientacyjnego miejsca ich ukrycia. Wiecie co, może zróbmy tak. Weźmy sobie właśnie tego miłośnika gadżetów i odpalmy sobie skórę nosorożca. Teoretycznie powinienem też iść troszeczkę w tygrysa. To na pewno pójdę, bo tutaj są dosyć fajne rzeczy do ogarnięcia, ale to swoją drogą. Odblokowano tryb współpracy, dowiedzieć się gdzie... Dobra. Czyli tutaj mamy też misję w trybie współpracy. Fajnie, dobrze wiedzieć. Okej, okay. Dobrze, misiaki, teraz tak, pójdziemy sobie, o ile nie spadnę, pójdziemy sobie do naszej wioski, którą właśnie żeśmy oswobodzili. I ja się muszę pójść i przespać. Tutaj, aha, a no właśnie, bo tutaj, słuchajcie, to było wcześniej zablokowane, te dwa wozy były zrzucone i nie miałem wtedy możliwości, żadnej możliwości, żeby przebrnąć się dalej, żeby dojść do kolejnych wież widokowych. Teraz tak, gdzie my mamy jakąś misję? Tu mamy jakieś nieznane miejsca. No H to jest... No tylko, że Hark to jest misja w trybie kooperacji, to mnie za bardzo nie interesuje. Dostępne są również rankingi online. Nie mam tutaj. Chyba, że nam po prostu za jakiś czas pokażą jakąś misję. Dobra, teraz tak. Tutaj widzę też, że mamy skrzyneczki. Widzę, że te skrzyneczki też mi się nie odkryły. Tak samo jak plakat. Bo ja już to wcześniej robiłem. Tutaj przed jeszcze rozpoczęciem misji w ogóle jakichkolwiek. Ale widzę, że to ma jakieś problemy. Tutaj z zapisem tu powinna być skrzynia. Jeszcze jedna jest.
Dobra, teraz tak, wejdźmy do środka, bo ja się muszę przespać. Dzień dobry. Gdzie jest moja szafa? Tu jest. Teraz tak, sprzedajmy to, co jest mi niepotrzebne, czyli to sprzedajmy. Mamy plecak na razie wolny, uzupełnijmy amunicję. I teraz zobaczmy, co my tutaj możemy jeszcze dokupić sobie. Broń boczna. W sumie nic ciekawego. Uzbrojenie. Na razie myślę, że to sobie zostawię. Szkoda tylko, że nie mam rzeczy do modyfikacji. Wielka szkoda. Wyjątkowe. Amunicja. Co, ja nie kupiłem całej tej amunicji? Troszkę lipa. Czekajcie, gdzie były łuki? A, tu jest łuk refleksyjny. O, i tutaj mamy dodatek lufy za 60 kratów, powiedzmy. Nazwijmy tak tą walutę. W sumie nie wiem, jak to się poprawnie nazywa. No tutaj nie mamy, jak widzicie, nic. Tu mamy snajpereczkę. Snajperka jest zablokowana niestety. No dobra, kupmy może ten... Albo może niekoniecznie, bo zobaczcie, to się no, troszeczkę się to różni, ale może na razie nie będziemy tutaj kombinować. Nie wiem, kim ty jesteś, ale widzę, że teoretycznie muszę z tobą pogadać na jakiś temat. Tylko, że teraz tak, na początku się, słuchajcie, prześpimy. Powiedzmy... Teraz nie wiem, czy to jest po południu. Aha, tutaj mamy na tej niższej tarczy. Powiedzmy... na 12 w południe. Żeby było widno, żebyście wszystko widzieli poprawnie, żeby było w miarę okej. Dobrze, widzę, że z tobą muszę pogadać, to pogadajmy. Na ratunek zakładnikom, za taką małą farmę, przytrzymaj. Ale to nie jest raczej misja główna. Misja główna to jest chyba w tym znaczniku. Tak mi się coś wydaje, jeszcze tylko skrzynkę weźmy. Zimne ognie. Chyba raczej na pewno to jest misja główna. No, bo mamy filmik. A co mnie to interesuje? Ja chcę tutaj wejść. Amida thinks our priority should be the information the fighters have gathered. Sabal thinks saving our people is... A to jest Sabal, Boże, dlaczego mi się skojarzył z Salami? Chociaż w sumie początek podobny, więc nie ma się co dziwić. A, miałem nie mówić podczas filmików, okej, okay, wyciszam się. I don't want to bother you, but you're Ajay Gale, right? Thank you for helping us. Everyone here appreciates it. I owe Golden Path for rescuing me, but honestly, I'm just here to scatter my mother's ashes. Perhaps. But now you see what Pagan has done to this country. You are the son of Mohan Gale. Like it or not, your duty is Kirat. And your choices will carry weight. We need someone to break the stalemate between Amita and Sabal. Keep that in mind when you're in there. We don't act, people will die. This is about war. We need that intel. We're talking about soldiers we can use. Okay, dobra. Słuchajcie, bo tutaj zadziała się ciekawa rzecz, którą zaraz zobaczycie. Ja wam tu zrobiłem cięcie, mam nadzieję, że nie będzie tego cięcia aż tak bardzo widać. Dobra, mogę już wam teraz powiedzieć. Słuchajcie, sytuacja wygląda w następujący sposób. Mamy, stety czy niestety, mamy teraz wybór. Musimy wybrać albo Amita, albo Sabala na naszego, powiedzmy, przywódcę, albo może inaczej mentora, jeżeli chodzi o następne misje. Od tego, kogo wybierzemy, zależą no, losy wiadomo czego. Ja, słuchajcie, spróbuję porzucić tą misję. Mam tylko wielką nadzieję, że mi się uda i nic mi się nie stanie, chociaż mam dziwne wrażenie, że jednak się stanie.
Okej, okay, dobra, chyba się udało i chyba nie muszę tej misji ewentualnie wykonywać, bo tego bym na razie nie chciał i wydaje mi się, że chyba się da się to opuścić. Dobra, słuchajcie, ja postanowiłem zrobić to troszeczkę inaczej, mianowicie teraz nie za bardzo chce mi się to sprawdzać, więc zrobimy sobie parę misji tych dodatkowych, które tutaj występują. Aczkolwiek zróbmy może tak. Tak, tą misję chcę zrobić na ratunek zakładnikom. Please, dobra. Mamy jeden, słuchajcie, koszt, punkt do wykonania. Szczęścia. Dobra. Musimy udać się tam. Więc słuchajcie, ja zrobię wam takiego swojego rodzaju krótką ankietę. Będziecie mieli do wyboru albo Samala, albo Amite. Salam i Amita. Tak, Salam i Amita. Tu mamy wydarzenia karmiczne. To są naprawdę wydarzenia, które są dosyć fajne, bo to jest na zasadzie, wiecie, obrony mieszkańców. I właśnie wydarzenie karmiczne jest tutaj. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Także no ja wam dam tą ankietę, bo ja bym chciał jednak poznać może waszą opinię, co byście chcieli zobaczyć, bo może okazać się tak, że u jakiegoś youtubera to oglądaliście, a chcielibyście zobaczyć to na przykład u mnie. Dzięki bardzo, że zabiliście mi typa. Cóż, no nie wesparliśmy zbytnio imigrantów w walce, ale to jest najmniejszy problem. O to chodzi mniej więcej w wydarzeniach karmicznych. Teraz tak, jeżeli chodzi o tą... o tą ankietę, to wy wybierzecie, kogo byście chcieli zobaczyć. Czy Samitę, czy tamtego. Ja mam pewne przypuszczenia, że po stronie Amity będzie troszeczkę więcej akcji, aniżeli po stronie Salama. Złapałem się tamtej, złapałem. Bo zauważcie, że już na samym filmiku okazało się, że Salam jest bardziej taki, powiedzmy, bardziej mu na ludziach zależy, a Amita, no, po trupach do celu, jak to się mówi. Dobra, słuchajcie, my musimy teraz tak, musimy oswobodzić zakładników, którzy znajdują się na, zapewne, mamy ich czterech, więc nie jest dużo. Ja sobie od razu tutaj pooznaczam mniej więcej ludzi, których gdzieś mi tutaj namierzy. Tu mamy zakładnika. Nic więcej nie widzę. Dobra, podbiegnijmy tutaj jak najbliżej. Tylko mam wielką, gigantyczną nadzieję, że uda mi się nie wzbudzić alarmu. Bawole, jak mnie tylko zaatakujesz, to dostaniesz w łeb. Czy on właśnie się na mnie szykuje? Czy to mi się tylko tak wydaje? Ja go zabiję z łuku, bo łuk nie hałasuje. Świetnie. Ale on wytrzymały, skubaniec. Dobra, nie zabiliśmy go. Dobra, spróbujmy oswobodzić wszystkich zakładników. Tylko w takiej formie, żeby nas nikt nie przyłapał. To będzie, myślę, dobrze. Nie wiem, czy tam ktoś by mnie nie wyhaczył, bo ja nie wiem, jak oni są tutaj poukrywani. Tutaj na razie nikogo nie widzę. On mnie nie będzie widział. Wyeliminujmy go. Udało się zrobić to po cichu. Przeszukajmy jeszcze typka. Dobra, myślę, że tego nie będziemy czytać, bo to są jakieś takie, powiedzmy, urywniki, które chyba raczej nic nie wnoszą. Teraz tak, zerknijmy tutaj, jak to wygląda. Tutaj widzę tylko zakładnika. Jeszcze na pewno będą w tamtym domu. Ale tutaj... Słuchajcie, ja tutaj nikogo więcej nie widzę. W tamtym... A nie, jest tam. Tam jest jeden, ale nie widzę większej ilości zakładników. Spróbujmy... Coś mi się wyda... Aha, czyli tamten wychodzi.
To może wiecie co, zacznijmy od tego budynku. Tak myślę, że będzie ewentualnie w miarę bezpiecznie. Nie za bardzo wiem, jak oni są tutaj po układaniu. Tu jest jakiś. Tutaj jest jeden. Osiągnięcie odblokowane, paparazzo. Dobra, spróbujmy go wyeliminować. Dobra, tamten w środku nas nie zauważył. Przeszukajmy go jeszcze. I właśnie dobrze było, gdybyśmy jeszcze zerknęli sobie z tej strony. Kto mi tam pisze? Czy tu jest jeden typ? Czy jest ich dwóch? Nie, tu jest chyba tylko jeden. Fuck! Dobra, udała nam się eliminacja. Co prawda z małym... z malutkim problemem. Nie to wcisnąłem, co powinienem w określonym czasie. Tutaj w ogóle jest ta dzwonnica cała. Mogę ją jakoś uszkodzić? Znaczy, gdzie jest ten dzwonek? Tu był gdzieś. Czy to chyba... Aha, nie, sorry, to skrzynia mi tutaj. Tam raczej już nikogo nie widzę, więc wystarczy, że wyeliminujemy tego typka. Mam tylko nadzieję, że zakładnik będzie po cichu. Dobra, eliminacja wykonana, udało nam się wyeliminować ich wszystkich, także na ratunek zakładnikom daliśmy radę. Teraz oczywiście dostaniemy za każdego teoretycznie chyba więcej kasy. Tu jeszcze mamy w nagrodę, dostaliśmy skrzynki. Było ich czterech, tak? Więc czterech musimy uratować, tylko nie wiem, gdzie jest jeszcze ich paru. Tutaj ktoś będzie? Nie. Ale tutaj jest jeszcze jeden. Uratowaliśmy trzech z czterech. A było ich więcej. Tu ktoś w tym budynku jest? Nie. A, tu jest jeszcze jedna. Dobra. Świetnie. To w miarę ładnie udało nam się wykonać tutaj to, to zabójstwo po cichu. Słuchajcie, tutaj mamy jeszcze dostawa dla złotego szlaku. Wykonać to zadanie, zbieraj porzucone zapasy, dostarczyć złotemu szlakowi. Tego nie zrobimy, ale ja bym się tutaj w te wyścigi pobawił. Możemy, słuchajcie, sobie na zakończenie dzisiaj jeszcze jeden wyścig zrobić. Chcę wam, wiecie, na początku pokazać mniej więcej większość tych czynności, których nie widzieliście, żeby wiecie, o co chodzi. Żeby to jakoś w miarę wam pokazać, co w tej grze możemy zrobić, a całą resztą zajmiemy się po prostu troszeczkę później, jak już wybierzemy sobie czy Salama, czy Amitę. Na początku, słuchajcie, myślałem, żeby ogarnąć to mniej więcej w taki sposób, że... Yes. Hello. Sharma Salsa, founder, CEO and owner of Karate International Association of Films, Karate Film Directors and the Actors Guild of Kirat. Pleased to meet you, darling. I'm AJ. Okay. It's my pleasure. Don't be silly, sweetheart. It isn't every day you meet such a stunning young man. Why, you remind me of the late, great Riti Nin Riti Kapoor. One of Kirati's film's finest. La porno. I'm still very much into the Kirati film scene, don't get me wrong. But that's not where the audience is anymore. Or the money. Go, bro. This is where the audience is. Flying off cliffs, quadding rivers, enduring epic wipeouts. You're doing that for free right now anyway, right, sweetheart? All I need you to do is film yourself on a few races I've set up. I'll produce. We'll upload the final product. And then watch the money roll in. I guess. Yeah, sure. You're going to be a star.
No dobra. Wracając do tego, chciałbym wam po prostu pokazać takie pojedyncze misje, które gdzieś tam, wiecie, będzie można wykonać, zrobić, żebyście, tak jak mówię, no mniej więcej to wszystko sobie ogarnęli, tak, że to, a to jest, może być fajne, to może być niefajne, wiecie, tak, żeby was, powiedzmy, zachęcić do sprawdzenia jak największej, ewentualnie nawet do zakupu gry, bo naprawdę muszę przyznać, że ja się bawię przynajmniej świetnie. Dobra, co my tutaj w ogóle mamy? Propagandowe, ale gdzie są te wyścigi? Nie wiem, jakoś nie widzę, żeby one mi się gdzieś tutaj załączyły. Słuchajcie, te wszystkie skrzynki z łupem, te maski, skrzynie inne, ja będę zbierać sam poza materiałami, bo to jest totalnie bez sensu. Jeszcze korci mnie ta złotawa dla dostawy dla złotego szlaku. Możemy w sumie spróbować to zrobić. Czy my tutaj mamy... Myślę, że stąd będziemy mieli najbliżej. To jeszcze sobie to ogarniemy. I na dzisiaj skończymy odcinek. Są teraz aktywności i Grati Films. Ale mnie najbardziej tak... Mnie ciekawi bardzo. Rozumiem, że znowu jest walka karmiczna, wydarzenie karmiczne. Też chyba nie. Wsiadamy. Teraz wam coś pokażę. Patrzcie na to. Automatyczne kierowanie włączone. Ja w ogóle nic nie robię. Samochód jedzie sam. Nie będę ich wspierać, trudno. Bardzo fajny w sumie patent, jak... Nie wiem, mamy gdzieś jakąś daleką drogę, nie mamy szybkiej podróży. I po prostu sobie to odpalimy. Tylko, że właśnie. Mam wielką nadzieję, że będzie jechał jakiś samochód z naprzeciwka. To wam coś pokażę. Ewentualnie, jeżeli będzie jakiś dziwny zakręt. No, chyba nie będzie nic jechało z naprzeciwka. Zakrętów takich śmiesznych też nie ma, bo... Jest właśnie patent, że albo samochód wpada nam na drzewa, albo nam wpada... Automatycznie hamuje. Bardzo fajne. Podoba mi się to. Śmieszne, fajne rozwiązanie. Nie wiem, czy w Far Cry 3 coś takiego było. Ale tutaj to naprawdę się przydaje. Co ja tu słyszę? Małpy słyszę. No dobra. Tu coś jest? Amunicja. Dobra, dostawy dla... AJ Gale. And who is this? Ajay, darling. One moment. Ajay. Right, I know who you are. I'm Gopal with the Golden Pass. We could use your help. My unit handles supply trucks for the cause, but I'm short-handed here. The Royal Army is resupplying troops in the area. I'm sending you the coordinates for the drop site now. Grab the packages before the Royal Army can secure them. What's in the packages? Supplies. Things we can use. Ojej, ja. Musimy się sprężać, zanim nam po prostu to ukradną, tak? Tą paczuszkę. To jest to? Tak. Przekaz, jak już jesteśmy. Tutaj widzę, że są dwie paczki tylko mamy, tak? Czekajcie, bo tu jeszcze mamy jeden... O, i zobaczmy, gdzie musimy... Aha, czyli musimy wrócić i dojechać tam, dobra. To już jedziemy. Także ja tutaj, słuchajcie, też widzę, że... takim chyba... najlepszym rozwiązaniem też... jest po prostu zrobić misję... Au! Jest po prostu zrobić misję, a dopiero potem... robić ewentualnie jakieś inne te bonusowe, czyli na przykład zbierać wszystko i tak dalej, i tak dalej. Na to by wychodziło. Te kłady takie trochę mało gramotne. Tutaj mogę jakoś zjechać na dół teraz? Chyba mogę. Oh shit. A w ogóle bardzo fajnie jest zrobione to, że na przykład jak uderzymy w coś, to nasza postać automatycznie leci do przodu na maskę. Nie wiem, zupełnie nie pamiętam Far Cry'a trójce, czy w trójki, czy tak... Czy tak było. No, wydaje mi się, że chyba nie. Dobra, zsiądźmy z tego kłada. Pójdźmy na piechotę. O, tu trzeba, widzę. Słyszę coś niedobrego tutaj.
Fuck, wilk. Mogę cię oskubać? Mogę. Skóry zawsze się przydadzą, bo możemy je albo sprzedać, ewentualnie potem możemy mieć jakieś, wiecie, sytuacje, w których będziemy mogli skórę do czegoś tam sobie użyć. Aha, teraz rozumiem, mamy czasóweczkę, żeby dostarczyć to z powrotem, tak? No dobra, no to jedziemy. Hop. Ugh. Dostaliśmy znowu jakieś punkty umiejętności. Oh shit! Ugh. Tak, co, ale kład to kład. Ja już z drzą mieszkać, oh god. O, oh, 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 faktycznie, oh god. Dowieziemy, damy radę. No. AJ. Siadaj, dostarczaj paczkę. I'll make sure these get in the right hands. Just leave them at the door. I can't come in? They're preparing a top secret operation in here. Sorry, orders are orders. I can't let anyone inside. No wiecie co? Mnie, AJ-a, żeby nie wpuścić, to trzeba być naprawdę. Po co mi to? A właśnie, czekajcie, to było pod Y-kiem? Tak. Mogę to sobie jakoś otworzyć? Mogę to przepalić? Niestety nie. A świetnie, podpaliłem się. A jakbym tak sobie... Naprawianie! Ale czad! Ej nie, to jest bomba. To jest bomba, słuchajcie. To jest po prostu bomba. Podoba mi się to. Możemy sobie, słuchajcie, sami naprawiać pojazdy. Ja wale, masakra. Nie przypuszczałbym zupełnie. No dobra, moi mili, słuchajcie, zakończyliśmy sobie część misji tych takich dosyć, myślę, że fajnych. Tu możemy sobie w sumie filtr nawet włączyć. No ale to dajmy sobie może, o kurde, dużo tego. No ale nic, jak widzicie tutaj mamy dużo, bardzo dużo rzeczy do poodkrywania. Ja to zrobię sam, tak jak już wcześniej wspominałem. Także na dzisiaj wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek wam się oczywiście podobał, nie zapomnijcie, moi drodzy, zostawić łapki w górę, czy też zasubskrybować kanał. Na dzisiaj to by było wszystko. Trzymajcie się i cześć.